Zobaczcie, przekroczyłem daną prędkość i kierownica zaczyna drżeć. Najczęściej jest to objaw niewyważonych kół. No i właśnie, dzisiaj będę wyważał koła sam. Przy pomocy gadżetu. Kiedyś nie było elektronicznych wyważarek i ludzie jakoś sobie radzili. Do wyważania kół stosowali najprostsze prawa fizyki. Tak też zrobi Grzesiek. Gadżet do wyważenia wiezie w bagażniku, ale zanim go rozstawimy, trzeba znaleźć kawałek równej powierzchni, by podłożyć podnośnik. Na razie standardowa procedura. Żeby wyważyć koło, trzeba je zdjąć. To, co najbardziej zachęciło Grześka do dzisiejszego gadżetu, to jego prostota i mobilność. Teoretycznie pozwala wyważać koła nawet na parkingu pod blokiem. Na początek kilka słów o samym urządzeniu. Zobaczcie, bardzo prosta konstrukcja. Solidna podstawa, pręt. Na końcu prętu mamy iglicę. Iglica trafia w środek głowicy. O, i teraz głowica pod własnym ciężarem się poziomuje. Żeby można było dokonać jakiegokolwiek pomiaru, u góry mamy oczko, dokładnie takie, jakie mamy na poziomicy. I teraz tak, jeżeli pęcherz powietrza pokryje się z tym czarnym, wyznaczonym punktem, to znaczy, że głowica jest idealnie wypoziomowana. Oczko jest idealnie, także koło na wyważarkę. I teraz zobaczcie, bardzo fajna rzecz. Zakładając koło, górna część głowicy się obniża na tych sprężynkach, zobaczcie. O! I wtedy koło siada na stożku, czyli jest idealnie w centralnym punkcie. Nie jest idealnie równo. To chyba przez to kierownica drgała. Oczko przesunęło się w tą stronę, czyli z tej strony koło jest cięższe. Jeżeli koło rotuje, to ta masa cały czas z kołem krąży i powoduje to bicie na kierownicy. To teraz masę trzeba wyrównać, tak żeby oczko wróciło na środek. Mam tutaj ciężarki. Mało. Jeszcze jeden. No i oczko jest idealnie w czarnym punkcie. Także teraz przyklejam te ciężarki od drugiej strony felgi i teoretycznie koło powinno być wyważone. Ciężarki kupuje się osobno. Kilka takich pasków kosztuje 10 zł. Na pewno zwróciliście uwagę, jak byliście u wulkanizatora, że wyważarki profesjonalne to bardzo skomplikowane urządzenia, które wyważają po pierwsze koło w rotacji, ale dodatkowo zewnątrz i wewnątrz. Zobaczcie, tutaj tak to koło było wyważone. Natomiast przy pomocy tego gadżetu można nakleić tylko ciężarki w jednym miejscu. Ale teraz to koło zabiorę na profesjonalną wyważarkę i zobaczymy, czy w ogóle ten gadżet ma jakikolwiek sens. Tak się składa, że zupełnym przypadkiem jesteśmy akurat przy zakładzie wulkanizacyjnym, który to świeżo skalibrował wyważarkę. Wynik będzie więc bardzo wiarygodny. No i zobaczcie, 15 i 15, co to oznacza? Zaraz wam pokażę. Ustawimy miejsca, w których powinniśmy przykleić ciężarki. O, tutaj w tym miejscu 15 od wewnątrz, ale zaznaczę kropkę na zewnątrz. I teraz zewnętrzna część. I jest. O, i tutaj. Dobra. Zobaczcie teraz, gdzie są kreski. Dolna i górna. Dokładnie po przeciwnych stronach i przypominam, ta sama waga, 15 gramów. To jaki jest tego morał? Przy pomocy tamtego urządzenia wypośrodkowaliśmy masę koła, ale nie wyważyliśmy go w tej płaszczyźnie. Więc do czego ewentualnie tamto urządzenie może się nadawać? Do starszych samochodów, które miały wąskie koła i nie rozwijały dużych prędkości.